Kolejny miesiąc z nowymi grami. Luty zaoferuje mniejsze, ale również ciekawe pozycje do ogrania. Nie samymi wielkimi tytułami żyje gracz. Czasami warto odpuścić i lekko odpocząć od ogromnych otwartych światów, szeregu misji czy fragowaniu wielu przeciwników. Zapraszam na najlepsze premiery gier lutego. Druga część niepokojącej platformówki z 2017 roku. Ten niezależny tytuł zyskał bardzo dobre oceny recenzentów i graczy. Tymczasem na horyzoncie widać już premierę sequela. Little Nightmares 2 to dobrze zapowiadająca się platformówka z elementami zręcznościowymi. To co wyróżnia ten tytuł, to znakomity klimat. Nie zabraknie rozwiązywania zagadek oraz straszenia grającego. Pierwsza część, Little Nightmares, była całkiem niedawno rozdawana za darmo. Warto przed przystąpieniem do kolejnej części sprawdzić tytuł, od którego wszystko się zaczęło. Premiera na wszystkie wiodące platformy 11 lutego. Switch wciąż ma się bardzo dobrze i posiadacze tej platformy na pewno nie narzekają na brak gier. Tym bardziej, że w lutym pojawi się kolejna gra z Mario w roli głównej. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury to odświeżone wydanie kultowej platformówki wydanej w 2013 roku. Zestaw ten wprowadza nowy tryb, usprawnia mechanikę oraz odświeża oprawę graficzną. Gra umożliwi zabawę w pojedynkę oraz w trybie dla wielu graczy. Czas ponownie wcielić się w sympatycznego Mario oraz uratować księżniczkę w opałach. Premiera na Switcha 12 lutego. Kolejną interesującą grą w naszym zestawieniu jest The Shore. Tytuł jest połączeniem przygodówki z elementami akcji oraz horroru. Ten niezależny tytuł inspirowany był dziełami Lovecrafta. Rodzic Andrew nie może pozbierać się po tajemniczym zaginięciu córki. Popada w depresję i postanawia odnaleźć dziewczynkę na własną rękę. Swoje pierwsze kroki stawia na tytułowym wybrzeżu. Gra wyróżnia się ładną oprawą graficzną, która jest napędzana przez Unreal Engine 4. Premiera 19 lutego na komputery. Last From Beyond to kolejna ciekawa gra z naszego zestawienia. Ten tytuł przygodowy zapowiada się znakomicie za sprawą psychologicznego klimatu. Produkcja kierowana jest do dorosłego odbiorcy. Podczas rozgrywki trafimy na naprawdę mocne sceny oraz nie zabraknie tych erotycznych. Za Last From Beyond odpowiedzialne jest polskie studio. Miejmy nadzieję, że gra sprosta wymaganiom graczy. Premiera 25 lutego wyłącznie na PC. Niezwykle ciepło wspominam drugą część GTA. Widok z góry pobudzał wyobraźnię, ogromne miasta robiły wrażenie jak na tamte czasy. Rustler to tytuł, który jest inspirowany pierwszymi dwoma częściami GTA. Gracze wcielą się w przestępcę w realiach średniowiecznych. Nie zabraknie wypełniania zadań z głównego wątku, eksploracji otwartego świata czy popełniania najznakomitszych przestępstw. Kto by nie chciał zostać najsłynniejszym złodziejem samochodów, to znaczy koni. Rustler opuści wczesny dostęp i stanie się pełnoprawną produkcją nastawioną na fabularne doświadczenie. Premiera 18 lutego na blaszaki. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca zestawienia. Koniecznie daj znać, na którą grę najbardziej czekasz i dlaczego. Sekcja komentarzy należy do Was, tymczasem zapraszam do wchodzenia na naszą stronę internetową videotesty.pl oraz sprawdzania naszych kont społecznościowych. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.